Siemka z tej strony, Evil, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy z Evilem w Ghost Master. Dzisiaj zajmiemy się lokacją Złopuka tylko raz. W tym domu mieszkała kiedyś przemiła starsza pani, która uwielbiała przyjmować gości. Jednak z czasem umysł jej się mącił i coraz trudniej było jej się rozstawać z odwiedzającymi ją gośćmi. Dlatego zamiast cukru zaczęła sypać im do herbatki arszenik. Słodko. Trudno ją winić, po prostu chciała mieć pewność, że zostaną dłużej. Nieskończenie dłużej. Wydarzenia te poważnie zachwiały delikatną psychiką domu. Mury nie są wprawdzie obdarzone świadomością w pełnym znaczeniu tego słowa, ale to nie zwalnia od obowiązku troszczenia się o to, co nienamacalne. Niech śmiertelnicy ujrzą kościotrupy i dowiedzą się o skrzętnie skrywanych okropnościach. Uważaj, jeden szkielet to za mało, żeby przekonać sceptyczną policję, że zaszło tu coś bardzo podejrzanego. Dobra, i teraz zobaczymy, jakie są zalecane duchy Bu i Deny Moren. Tylko w sumie tych dwóch duchów potrzebujemy, reszta jest obojętna. Pokaż śmiertelnikom ukryte kościotrupy. Więc siedzę sobie na dachu, naprawiam lichą antenę i tak sobie myślę, że wieszak na ubrania lepiej by się nadawał. Nagle zaczynam czuć się niewyraźnie. Myślę sobie, może starsza pani wlała mi do herbaty skwaśniałego mleka. A tu jak nie eksplodują mi wnętrzności. Bum! Złapałem się komina, no i teraz w nim tkwię. Może podasz mi pomocną dłoń? Z pewnością ci ją podamy. Kolejny duch to... Witam pana lub panią, albo czymkolwiek tam jesteś. Chciałabym zainteresować państwa bogatym asortymentem naszych kosmetyków i pachnideł. Wspaniałym uzupełnieniem tego oto nawilżającego kremu na noc jest niepieniący się, rewitalizujący żel do twarzy oraz odświeżający tonik. Czy mogę państwa delikatnie spryskać wodą toaletową? Z przyjemnością zademonstruję działanie naszych produktów na jednej z lokatorek tego domu. Jestem pewna, że wówczas osiągnęlibyśmy konsensus w kwestii zakupu tych znakomitych wytworów branży kosmetycznej. Aha. Dobra. Naprawdę dobre. Nie zrozumiałem połowy rzeczy, o których mówiła. No i ostatni duch. Kiedy wpadłem naprawić jej boiler, wydała mi się miłą starszą panią i nawet poczęstowała mnie herbatą. Ale chwilę potem już leżałem martwy, a ona bawiła się w murarza. Chyba dałbym radę wcielić się w jakiegoś śmiertelnika, gdyby tylko któryś z nich podszedł wystarczająco blisko. Okej. Okay. To tutaj już możemy związać tego, moc, wstrząs. A już poszedł sobie niestety. No ale nic. Już cegła odpadła. Teraz użyjemy do rezerwy, go weźmiemy. Teraz ten sam wstrząs przyda nam się tutaj, ale to jeszcze chwilę czasu mamy. Ktoś jest na górze? Nie, nikogo nie ma. Może ktoś idzie na górę? Również nie chyba. Zobaczymy, czy Grzegorz idzie na górę. Chodź Grzegorz na górę. Albo dziadek. Chodź dziadku. No, dziadek. Jest. I teraz... Jestem! Tak, pogadaj sobie. Moc i ciekawość. A ten dziadek, no idzie. Ciekawe, czy zadziała. Działa. Tak, działa. Jeszcze brzęk łańcuchów może się nam przydać. Moc brzęk łańcucha. O, już chyba coś zauważył. Trochę kmini. Kmini, a my w tym czasie... Moc... O, jeszcze wstrząs się musi załadować. To spokojnie. Chyba dziadek tego nie potrafi zrobić. Może tylko Stefan i Grzegorz. Tak mi się wydaje. Ja
Jak tam wstrząs? Ładuje się. No to cię odwołamy w tym czasie, nie będziesz. No, no, no. Chodź, Stefan, na górę. Grzegorz schodzi na dół. Stefan, zdecyduj się. Chodź na górę. Dobry Stefan. Chodź. No, no, do góry, do góry, do góry, do góry. Nie zimno. Ciekawość miała być. Dobra, on też raz był. No, sprzeg łańcucha. No, o, już się zastanawiałem. I otwierają. Ślicznie. Naprawdę bardzo ślicznie. Tylko czy dziecko powinno przy tym stać? O Boże, jeszcze dziecko wejdzie pierwsze. Szkoda dzieciaka. A nie, cofnął się. Uff, całe szczęście, młody, byś miał przesrane do końca życia. W takim wieku zobaczyć trupa, nic przyjemnego. A nie, jednak wchodzi. Jeszcze włączy światło, powiedzcie mi. A drzwi to mające. O Boże, ale lacha. No cześć, mały. Właśnie zobaczyłeś ducha. Jak się z tym czujesz? Co ja mówię, szkieleta? Zakłopotany, ja bym na jego miejscu uciekał, no ale... Śmiertelnicy odkryli szkielet. Wiedaczysko. Teraz musi go zobaczyć policja. O Boże, dzieciak. Dzieciak zobaczył szkielet, nawet przed nim nie ucieka. No, po prostu dziwne. Co teraz? Wstrząs już jest chyba dostępny. Tak, jest dostępny. Więc, o, ty gdzieś dzwonisz? Dzwoń, dzwoń. Czemu nie chcesz wstrząsu zrobić? Aha. Albo ty nie jesteś przywołany. Moc wstrząs. No i ciebie możemy odesłać do rezerwy. Teraz tutaj bu, bo widzicie, tutaj są te kości i telekineza. O. I kości spadły na dół. Jak dobrze rozprostować ektoplazmę. A teraz podtrzymamy tych żartowniesiów w wysokim napięciu. No, czyli już jeden duch ocalony. Rezerwa. Być może ten róż pasowałby idealnie, gdyby miała pani nieco bledszą karnację. Więc jak, spróbujemy? No i drugi duch uwolniony. Został ten na dole. Tylko czy uda nam się go uwolnić? Przydałoby się na pewno. Morderstwo, tu jest tylko ziemia. O, jest hydraulik. No, otwórz się mu. Jak każdy hydraulik, gacie na wierzchu. I z dupą sobie chodzi. Kiedyś jeszcze, kilka lat temu nawet było, że polscy hydraulicy fangi są tacy dobrzy, czy coś takiego. Nawet jeden hydraulik miał sesję zdjęciową. I jeszcze chciałbym coś powiedzieć a propos zamurowania. W pobliżu mojej miejscowości, tak nie wiem, z 2-3 miesiące temu, też znaleźli ciało zamurowane w ścianie. Nie wiem, jak to tam dokładnie było, bo nie czytałem, aczkolwiek słyszałem o takiej sprawie, że była. No, no, no. Co im po tych kościach? O, zobaczył. Ale mała czaszka strasznie. Pojawiła się policja. Pozwól jej przeprowadzić dochodzenie. Pozwolimy, pozwolimy. Ciało, morderstwo, przemoc, emocja. Ten typek już mi się znudził. Przerwa. Okej, okay, czyli trzy duchy już uwolnione, świetnie. Teraz wystarczy poczekać, aż policja znajdzie jakieś zwłoki. To dziecko to ma przerąb... Nie, to jest inne dziecko chyba. Czy to samo? Nie, inne. To też już widziało zwłoki. Tutaj sobie leżą kości, a ja sobie w tym czasie pooglądam telewizję, równocześnie patrząc tam w kącie na czaszkę. Fajnie. Patologiczna rodzinka. Szkoda, że nie mamy tego elektrycznego. Wyłączyłbym telewizor, bo dzieci nie powinny patrzeć na telewizję o tak późnej porze. Co tu jest? Morderstwo kolejne.
Śmiertelni stróże prawa znaleźli szkielety. Ciekawe. Policja odnotuje znalezienie tego szkieletu, ale pełne dochodzenie zostanie wszczęte dopiero po odkryciu kolei. No przecież już tyle ich odkryłem. Ciekawy jestem, po co tak duża lokacja, jak duchy były tylko w domu, a tutaj jest jakiś cały taki system, kompleks. Ale no trzeba przyznać, chałupa niezła. Dużo sprzątania by było pewnie. Dobra, teraz gdzie jest policja? Idzie na górę, a ten tu. No szedł na górę, wrócił się. Dobra, już znaleźli drugi szkielet. Chyba. Miejmy nadzieję. Gratulacje! Cele twojego nawiedzenia zostały osiągnięte. No, czyli ładnie. W ile to przeszliśmy? Czas? W 9 minut. O, razy 3. Ładnie. Bardzo fajnie, że tak szybko przeszliśmy. Dostaliśmy jakieś punkty teraz. Okej, to chyba by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, do zobaczenia. Cześć!